Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Pokażę Wam, jak przygotować tort świnkę Pepe. Narysowałam świnkę Pepe, wycięłam kontur, przykładam do biszkoptu. Biszkopt upiekłam z 8 jajek w formie 24 na 28 cm. I teraz wytnę. Od dołu zostawiłam trochę więcej miejsca na sukienkę i z tak przygotowanego biszkoptu złożę torcik w kształcie Pepy. Biszkopt muszę przedzielić na trzy części. Używam do tego noża do pieczywa. Pierwszy kawałek Pepy. I drugi, i trzeci. Na tekturce robię kleks z kremu. Jest to śmietana z mascarpone. Układam pierwszy biszkopt. Smaruję go dżemem truskawkowym. Na dżem nakładam krem. I układam drugi biszkopt. Na biszkopt wykładam krem. Na kremie układam truskawki i ciasteczka Oreo. Przykrywam całość jeszcze kremem. I przykrywam ostatnim biszkoptem. Wyrównuję dookoła krem. Od góry biszkopt też posmaruję cienką warstwą kremu. I torcik chowam do lodówki. Na schłodzony tort nałożę teraz krem maślany. Delikatnie rozsmaruję cienką warstwę kremu. Szpatułkę najlepiej jest moczyć we wrzątku, wtedy ładnie rozprowadza nam się krem. Torcik obłożony kremem maślanym chowam do lodówki. Wcześniej jeszcze wytrę tekturę. Czas na lukier plastyczny. Zacznę od sukienki. Ugniatam czerwony lukier, żeby się uelastycznił. I go rozwałkuję. I lukier układam na torcie. Zaczynam od rogów, przyklejanie lukru.
Delikatnie odcinam nadmiar lukru. I czas na różowy lukier. I zagniatam różowy. I układam lukier na torcie. Odcinam nadmiar lukru. Z różowego lukru przygotuję uszy, pepy, rączki i nóżki. Przygotowałam wałek, przecinam go na pół i koniec dzielę na trzy elementy. Z czerwonego lukru zrobię wałeczek, który ułożę na dole, na łączeniu lukru z tekturą. Z czerwonego wałeczka robię uśmiech świnki. Przygotowuję jeden wałeczek, przecinam go na pół. Będą to uszy Pepy i uszka pozostawiam. Lukier musi się zrobić twardy, ewentualnie można je schować na chwilę do lodówki. Przygotuję różowy wałek, który położę wzdłuż różowego lukru na łączeniu. Z różowego lukru przygotuję policzek i kontur oczu. Wycinam dwa koła. Na nie z białego lukru przykleję dwa mniejsze białe kółka. I na środek
jeszcze dwa czarne kółka. I delikatnie oczy przenoszę na tort. Gładzę brzegi lukru pędzelkiem. Ciemnoróżowy lukier wymieszam z jaśniejszym. Wycinam dwie kropeczki, które umieszczam na nosku świnki. Torcik schowam na chwilę do lodówki. Dookoła świnki zrobię teraz kontur. Śwince przyczepię teraz uszy, wbijam je w nie wykałaczki. I wbijam w tort. Śwince jeszcze brakuje nóg i butów. Przecięłam gruby wałek na pół i zaginam teraz. Tu, tak Maciu. Widzisz? Tak zrobię. Na wykałaczkę nadziewam różową kulkę. Wbijam do kalosza i przyczepiam do tortu. I kalosze i nogi są przyczepione do tortu. I tak prezentuje się torcik ze świnką Pepą. Zostawcie lajka pod filmem, subskrybujcie kanał Kitchen Book TV i zapraszam Was na nasz profil na Facebooku i Instagramie. Buziaki, pa pa!